Dzisiaj mamy miasto Kabum, do którego przyjdzie wielkolud. Wielkolud Szymona. Co chcieliśmy zrobić? Chcieliśmy się pobawić na takiej macie, która została złożona z klocków puzli. Ulica z rondami. Jaką miałam mieć rolę? Wielkoluda. Ale jaką rolę dzika? A ty wszystkie podzieliłeś na te? Dobre i złe? Mhm. A gdzie są dobre, a gdzie złe? Tu są dobre, tu są złe. No to chcesz być dobrymi czy złymi? Chcę być dobrymi. To ja będę złymi. I będziemy tego wielkoluda wyrzucać z miasta. No. No dobra, a złego będą zapraszać. No i wszystkie złe, i wszystkie, wszyscy będą, i wszyscy będą go odganiać, nie? No właśnie. Swoimi mocami. No właśnie, a złego będą zapraszać. No właśnie. No dobra, to ja będę pierwszy. Idę zaprosić wielkoluda. Ale nie, on dopiero potem przyjdzie. Mhm. A kiedy? Za 2 minuty. Mhm. Cześć wszyscy. Zaprosimy wielkoluda do naszego miasta. Niech nam porozwala trochę. Dobra. Co wy tam szepczecie? Chodźcie w kółko, to wam coś powiemy. Tylko żeby dobre zinksy nie słyszały. Musimy zaprosić tu wielkoluda, żeby poprzewracał wszystko w mieście Kabum. A co wy tam gadacie? To was też zapraszamy. Hej, Paki. Ja chyba widzę, że słuchajcie, coś tam kryją chyba. Ja pójdę do nich tam zobaczyć, że niby będę zły, a ja jestem dobry. Słuchajcie, chcemy zaprosić tutaj wielkoluda, żeby porozwalał całe miasto Kabum. Ale zobaczcie, czy nie ma w szeregu jakiegoś szpiega z białymi oczami. Nie, ja nie widzę żadnego. My tu nie widzimy. Panie kierowniku, a marchewka jest dobra czy zła? Bo widzę, wystają mi włosy w naszym rzędzie. Marchewka jest dobra. Gdzie jest? No tu z tyłu. Co? O nie! Mamy tutaj szpiega. Ha, uciekam wam. Uciekłem im. Oni planują zawołać olbrzyma, żeby rozwalił Kabum. A my musimy wtedy ich złapać wszystkich i wsadzić do więzienia. Hej, chłopacy! Wysłyszeliście, że dzisiaj do miasta Kabum nas przywrócili niby jakiś wielkolud? Musimy wszystkich złych superzinksów wtrącić do więzienia. Żeby nie zaprosili nam wielkoluda. Dobrze. Powiem każdemu na ucho, co mamy zrobić. Będziemy wołać pojedyncze każdego i... Co to był za pomysł? Zdradzisz nam? Ja bym miał taki pomysł, żeby wszystkie złe pojedynczo wołać i łapać ich do więzienia od razu, wrzucać. No tak, tylko skąd weźmiemy takie głosy z łacińcy, że niby do jakiegoś parku zapraszamy, co? Ja wam coś pokażę. Pojadę sobie samochodem. O, weźmiemy parasol. Jedzie samochodem i będzie krzyczał przez megafon. Uwaga, uwaga! W parku przy jeziorku zapraszam wszystkich na darmowe cukierki. Uwaga, uwaga! W parku przy jeziorku zapraszam wszystkich na darmowe cukierki. Słyszeliście? Darmowe cukierki. To idź zobaczyć. Dlatego będziemy ich uwięzić. To idź zobaczyć pierwszy. Gdzie tutaj jest jeziorko? Tutaj. A gdzie miały być te darmowe cukierki? A właśnie tutaj.
Jo! O nie, uwięzili mnie. To jest nawet też jakieś jeziorko. Idę zobaczyć za tymi cukierkami. Gdzie są te cukierki? A tutaj. A proszę bardzo. Wszyscy chcecie zobaczyć, gdzie są cukierki? Zrzuciłem sam wodę. Co się z wami dzieje? Ktoś was wrzucił do więzienia. No właśnie, musisz nam pomóc. Cześć! Słuchajcie, olbrzym przyszedł. Musimy olbrzyma i żółtych wtrącić do więzienia. Ale to olbrzym jest duży. Olbrzymie! Olbrzymie! Mamy coś dobrego dla ciebie. Byś chciał coś zjeść? Na razie nie jestem głodny. Chodź tu. My naprawdę tak mówimy. Nie jestem pewien. Zaraz tego zawołam moich kolegów. A ilu ich masz? 5. Co my musimy zrobić z tym olbrzymem? Musimy go z przepaści zepchnąć. O! Wszystko słyszę. Wszystko słyszę na temat mnie. Nie, żartowaliśmy. Podaję komunikat. Cukierki są dostępne w parku przy jeziorze. Zapraszam wszystkich złych zinksów. Idziemy. Tutaj są. Tam musicie sprawdzić do góry. Wdrapać się. I tam musicie zobaczyć. Teraz ty. Ja go tutaj wrzucę. Koledzy! Chodźcie tutaj! Ja sobie chyba poczekam za tymi... Zobaczcie, jak nas mało zostało. Gdzie jest reszta? Za tymi bramkami się schodzą i tym też będą się powoli schodzić. Zostało was tak mało? Co się z wami stało? Resztę schowamy do więzienia. O nie, musicie iść, bo byliście niegrzeczni. Musicie schować się do więzienia. O nie! I tu siedźcie, a ja was będę pilnował. Wszystkie złe są w więzieniu. Cześć. Cześć. Zobaczcie, zaprosili kolegów. Musimy ich po prostu... Cześć. Musimy ich po prostu zapraszać tutaj. Cześć. Chcemy wam coś pokazać. Cześć. Chcemy wam coś pokazać. Cześć. Tylko będzie... Słuchajcie, ustawcie się do mnie, ja wam coś będę mówił. Nic nie będziemy planowali wobec was, tylko marchewka się... Tak. Ja nie jestem do schrupania. Ja już jestem stara i coś wam chcę powiedzieć. Cofnijcie się wszyscy o 3 kroki do tyłu. Marchewka do schrupania! O, teraz pędzel przejął marchewki zadania. Cofnijcie się wszyscy o 3 kroki do tyłu. No dobra. A nic tam nie zrobisz pędzlu? Nie zrobię. 1, 2, 3. Was! I my też 3. 1, 2, 3. Spadajcie w przepaść, bo byłyście niegrzeczne. No byliśmy tylko w trójkę. No. Sowa! Chodź tutaj, zeskoczyj od góry! Ty! Ty świnko mała! Nałamałeś nam na głowę! O matko, co się stało? Ale 2 jeszcze w przepaści. Obiecujecie, że będziecie dobre? To wam pomożemy ściągnąć tych kolegów. Będziecie dobre już? Świeżaki? Nie, nie będziemy! Wy tam spadajcie! No to spadajcie wszyscy! Nie!